Hola compañeros, mi nombre Mateo i zapraszam do kolejnego 14 już odcinka z naszej serii Slay the Spire. Kontynuujemy naszą drugą rozgrywkę defektem. I będziemy chcieli iść na pewno do kupca, czyli albo tu i później bym chciał iść po jakąś elitę i później po kolejną elitę i później po kolejną E3 elity można by tu zahaczyć. Dobra, a jaki będzie boss? Nie jestem pewny. Chyba już z nim walczyłem, ale nie jestem pewny. Tutaj byśmy poszli. A, to jest coś, co się fajnie tymi truciznami klepie, nie? Dobra, no i mamy to. Mamy plazmę od razu na starcie, fajnie. Zróbmy to. Zróbmy nawałnicę. Mógłbym 4T przywołać, nie? To by się wyładowało. Uzyskałbym jeszcze 2 punkty energii. No, dawaj. Okej. I co? I w uderzenia idziemy jakieś. Równowagi nie chcemy tutaj używać raczej. Niech mu ten pancerz tam już schodzi pomału. O cholera, dużo sobie dodał. 10 obrażeń chcesz zadać. Dajmy to. Dajmy to. Dajmy to. Dajmy to. O, zginie. Easy gierka. Entropiczny napar wypełnia wszystkie puste miejsca na mikstury losowymi miksturami. Okej. Okay. Bariera spary ulepszona od razu. Zyskaj 8 bloku. Do końca walki blok tej karty jest obniżony o 1. Aha. Przyniosła za każdego przeciwnika. No nawet spoko. A to też może być fajne. Weźmy to. Zauważasz luźną cegłę w filarze, który przyciągnął twoją uwagę. W środku znajdujesz złożoną kartkę oraz kartę. Rozkładasz notatkę i czytasz. Serce czeka. To twój charakter pisma. Weź i zostaw. Otrzymaj żelazna fala i zostaw kartę. Żelazna fala. Zyskaj 5 punktów luku. Zadaj 5 punktów obrażeń. Okej. Okay. I zostawimy sobie... No, niech będzie, że co? Że jeszcze jedno uderzenie. Co się dzieje? Dużo się dzieje. Dobra, jakieś artefakty sobie kupimy, nie? To może być dobre. Przy podniesieniu wybierz kartę mocy. Na początku każdej walki ta karta będzie w twojej ręce. Jak ja mam karty mocy? Bufor mam. O, i to mam. I to mam. To weźmy to. I to bym chciał chyba mieć od razu na starcie zawsze. Co to? Rytuału. Co to jest? Zyskaj punkt siły na koniec swojej tury. Ha, dobra, wiem co to jest rytuał. Te ptasiory używają tego. O, to może być dobre, jak tych sfer będę miał dużo naprawdę, nie? Przywołanych. O, to było dobre. Dodawanie losowej pospolitej karty. To było dosyć dobre. Wrażliwość... To nie działają te dodatkowe obrażenia od sfer, nie? A w sumie to byśmy zrobili. Obronę wywalimy.
A to byłoby też spoko. Weźmy. Dobra. Lecimy dalej. No nie. Będę uciekać. No. Chciałoby się to echo zagrać od razu, ale... Dobra, gramy to. Weźmy to może. A może nie, 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 nie teraz. Echo. Ty chaos mogę dwa razy teraz zagrać przecież. Ale jaja będą, nie? Albo żelazną falę. Będzie 10 bloku i 10 obrażeń. Nie no, chaos gramy dwa razy. Co? To od kolejnej tury dopiero? No nie, 20 obrażeń aż. Jest bufor. O panie. Weźmy to. Czy nie? Czy oszczędzać? No, może będę oszczędzał. Złota mi teraz nie kradną w tym momencie też. Teraz będą się bronić, później będą uciekać, nie? Myślałem, że bufor mi dojdzie. Coś mi się tu nie zgadza. Gdzież mój bufor? What? Co się zadziało? Ej, dobre. To co gramy, nie? Dobre. Może być. Idziemy tu. Walka. O, z tymi. Walcz. Oczywiście, że walcz. Dawaj echo. Dawaj to. To może nie, damy to. No, użyjmy tego. Niech będzie. Chwila, coś... Chyba nie zrozumiałem, co się stało. Możemy bufor zagrać. No, zagrajmy bufor. No, miał mi niby 5 razy 2, ale i tak zostało zużyte tylko jedno to zablokowanie jakby. To fajnie. Sru. No, to mi się podoba. Dawaj to. Nie.
No nieoptymalnie to wyszło, ale trudno. No dużo obrażeń w sumie chce teraz wejść we mnie. Może użyjemy tego. Będzie trochę prościej. Nawałnica korci. A dawaj. Dobra, po robocie. No. To też byłoby fajne. Losowa karta mocy. W tytule kosztuje 0. Weźmy to. W elita idziemy, nie? Bo po elicie jakiś artefakcik będzie. Osłabienia mają. Dajmy sobie tę zręczność. Energię też sobie wypiję. Niech będzie chaos i obrona. Może być. Chwila, czy to zrobi to, co myślę, że zrobi w tym momencie? To też byłoby dobre. Dawaj. Nie wiem, czy z tego nie skorzystać, tak szczerze. 5 sfer. To się wyładuje. Będę miał jeszcze dużo tej... A zagram to w sumie. Chwila, właśnie, elektrodynamika tutaj przypierdzieli ładnie. Teraz, nie? To chyba dobrze zadziała w tym momencie. No, sprawdźmy. Ale to działa nadal, tak? Okay. Dobre. Tylko trochę więcej w obronę może trzeba było iść. Okej. Okay. Ciekawe. Świetne. Wspaniałe. Co tu się dzieje? Jakie kombosy można w tej grze robić? Kiedykolwiek odwiedzisz handlarza, przywróć 15 HP. Mi się podoba. O, ulepszona ta ekstrakcja. Zdaj 10 punktów obrażeń, dobierz 5 kart. Odrzuć każdą dobraną w ten sposób kartę o niezerowym koszcie. Czyli no, jeżeli, no to mam dużo kart o niezerowym koszcie. A to, co, jak jest karta z X-em, to jak to się liczy?
To w teorii nie jest zerowy koszt. No ale no. Czyli każdy będę musiał w sumie odrzucać. To się musiałoby trafić i ewentualnie to. Cała reszta już by była odrzucana, nie? Więc to chyba nie jest takie dobre. Znaczy pomijając to, że to jest za jeden punkt umiejętność, która jest w stanie 10 punktów obrażeń wywalić, a tutaj mamy za 1,6, nie? No to i tak już samo w sobie jest dobre. To może być naprawdę dobre, bo ja mogę naprawdę tych sfer na zbierać wciąż dużo, jak byłaby jakaś bardzo długa walka, nie? I później bym użył tego i to jeszcze pewnie działa na siłę moją, nie? Bo to jest zadane nie obrażeń przez moją postać bezpośrednio. Więc jeszcze jakby wróg miał osłabienie na sobie, czy tam wrażliwość, nie osłabienie, plus jeszcze ja bym miał siłę zwiększoną, no to można byłoby tym jakieś chore lipsy zrobić. I to jeszcze pewnie mogłoby to być zagrane dwukrotnie przecież przez te moje kombosy. Przez te wiecie, to za trzy tam to, nie? To mogłoby być naprawdę dobre. Chociaż to jakby się zagrało dwukrotnie, to też by nie było kiepskie. Jakbym nagle 10 kart mógł przeglądać, no to wtedy byłaby bardzo duża szansa, że mógłbym sobie to dobrać na przykład, czy to. Tylko nie wiem, czy to by się liczyło. Nie wiem, no kurde. Zagram w to. Pójdę, zobaczymy. Natrafiasz na bogato zdobiony budynek, który wydaje się być opuszczony. Zauważasz leżącą na ziemi tabliczkę, najprawdopodobniej oderwaną od ściany. Widnieje na niej napis Biblioteka. Wewnątrz znajdujesz niezliczone ilości zwojów, manuskryptów i książek. Wybierasz jedną z nich i rozsiadasz się wygodnie w krześle, aby zaznać chwili relaksu. Wybierz jedną z 20 kart i dodaj ją do talii. Przywróć HP, nie no, przywracać nie chcemy, zwłaszcza, że mi nie brakuje 26, tylko 23, więc byłoby nieekonomicznie. I mamy inne fajne sposoby regenerowania się, od choćby odwiedzenie kupca. Więc wybieram jedną z 20 kart i dodaję ją do talii. Tu widzę coś fajnego. No, co to jest w ogóle? Jest jeden punkt bloku po zagraniu na stałe, zwiększ otrzymywane punkty bloku o 2. No i pytanie, czy te otrzymywane punkty bloku zwiększone o 2 również będą od sfer tych lodowych. Bo jeżeli tak, to jest fajne. Jeżeli nie, to jest średnie. Wtasuj wszystkie karty do stosu rozgrywającego. Dobierz 4 karty. Wyszukanie. Wybierz jedną kartę ze stosu rozgrywającego i przełóż ją do ręki. To chcę. Tom opowiada historię nastolatki, która potrafi kontrolować owady i marzy o zostaniu bohaterką. Książka wypełniona jest nowatorskimi sposobami wykorzystania jej mocy, strategiami potyczek oraz ciekawymi przemyśleniami. Satysfakcjonujące. Lecimy w kolejną elitę. O nie, to ma duże obrażenia z tego, co kojarzę. Robimy, wiadomo, echo na starcie. Ogień zaporowy to może nie. Obrona jakaś, niech będzie. Na początek. Dajmy to. Dajmy to. No to w sumie mógłbym wyładować dwa razy i uzyskałbym 4 energii. I mógłbym tutaj sporo zrobić. Zagramy tak.
No nie, no nie do końca o to mi chodziło w sumie, ale dobra, niech będzie. Zagramy to, czyli to się wtasuje zamiast tego. Trochę skiepściłem, ale trudno. I chyba nie wziąłem pod uwagę jeszcze tego, że tam podwójnie będzie pierwsza karta zagrana. No ale trudno. Cyk, cyk, cyk. A, i trochę mi zada w sumie tych obrażeń. Ej, 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 halo, halo. Nie za dobrze. Nie za dobrze. 21 teraz. To chcę. O, 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 o kurka. Dobre. To dajmy. To dajmy. Szkoda, że nie mam lodów, żeby ta energia jeszcze mi zostawała na kolejną turę. Jakbym miał lody jeszcze do tego buildu, o ja pierdziele. Ale by to było dobre. Jest ulepszony bufor. Wow, dwukrotnie został zagrany przez to. O panie. Lecimy z tym. Ja tu chcę, to coś. Chaos jakiś mógłbym w sumie chcieć. Dawaj chaos. Gdzie jest chaos? Chaos. Dawaj chaos. Gramy. A jednak wszystkie 5 mi to ściągnęło teraz. Okej. Okay. O, ogień zaporowy teraz byłby dobry. O, panie! Nara. Złoto, jeśli zakończysz turę bez bloku, zyskasz 6 punktów bloku. Może być przydatne. A, i to jest to, co nie wiadomo, jak to działa. Roztapiasz, pozbaw przeciwnika wszystkich punktów bloku, za 10 punktów obrażeń. Dobre. Ja to chcę. Idziemy po kanualitę, nie? Damy radę. Na początku każdej walki nałóż 1 punkt wrażliwości na wszystkich przeciwników. Okej. Takie se. Teraz tylko nie zginąć tutaj, nie? Bo w sumie... W sumie to zacznę od razu tym, żeby się trochę podleczyć przy okazji. Echo. No, jest mały problem. Idziemy w obronę. Też mogłem w sumie z Orichalką tutaj, ale dobra. No i z tym zdrowiem lipa. Odłamek lodu byśmy chcieli dwukrotnie zagrać, nie? Czy nie? Czy może obronę dwukrotnie zagramy? Albo chaos zagramy dwukrotnie. Nie no, zagramy obronę dwukrotnie. O, 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 się przyda. Daj mi... Weźmy to. Tam. Chaos bym chciał. To bym chciał też w sumie. I jeszcze z tego skorzystam. Może być. No trochę mi klepnął mimo wszystko. 20 zdrowia zostało.
Na tym by się trzeba skupić, co? Wyszukiwaniu coś fajnego. Bufor mamy. Daj mi bufor. Będzie chaos. O, nawałnica. Jak zrobię nawałnicę, to mi trzy sfery przywalczy. To, to i to zostanie wyładowane. I nic więcej nie zrobię. Nie, trzeba się pozbyć jakoś tego. Ale no nie mamy za bardzo jak. No to za mało, no. Żebym się nie wypieprzył. No ale dobra, nawałnica będzie dobra, bo mimo wszystko no muszę wyładować te sfery, żeby tej obrony trochę dostać chyba, nie? Tylko kurczę, wszystko energia pójdzie. No nie dam rady go załatwić. Chociaż chwila. Tutaj 5, 12, 15. Dam radę chyba. Cyk. Cyk. I roztapiaczem. No i dobra, no i te 10 to tam już przytankuję. Okej. Okay. To chcę. Echo za frajer. Na początku każdej tury dodaj losową kartę. dobre, dobre. Daj mi to. Zadaj 4 punkty skupienia. Zyskaj 4 punkty skupienia. No fajne. Tylko że już go mogę skończyć pewnie, nie? Dawaj to. Dwukrotnie został zagrany. Dobra, dawaj mrok. I ogień zaporowy. I uderzenie. Nara. Żeton pokerowy. Na początku każdej walki odrzuć dowolną liczbę kart i dobierz ich tyle samo. Okej. Okay. Hard. Neutralizuje negatywny efekt. Pamiętam, że się w te rozcięcia bawiłem, nie? Jak pierwszy raz grałem. Taka ulepszona nawałnica też byłaby fajna. Zadaję 7 punktów obrażeń losowemu przeciwnikowi za każdą sferą gromu przywołaną w tej walce. W tej walce. To nie tak, że ile sfer w tej turze, nie tak, że ile sfer mam aktualnie, tylko ile sfer przez całą walkę, tak? Dawaj. Do kupca bym chciał. No nie, jakiś snack. Ekans. To zagram. I to bym zagrał w sumie. To wywalmy. Dobra, echo. Biały szum. Dawaj. Jaką ja mam w ogóle tą potkę? A, ten hard. Dezorientacja. Co to robiło?
Losowe te koszty? Ta. Podoba mi się. Fajnie jest, nie? Miło i sympatycznie. Kolejne echo! Dawaj mi to! Chwila, moment. Odpieprzyłem trochę. Nie mam energii. Mogłem zagrać to. Ale kurde, zobaczcie na to. Dobra, bijemy. Przeżyję to, nie? Bo dostanę trochę armora. No, nawet sporo. Ja to chyba najpierw to zatrybiło, a później to, tak? Pętla, co to? Na początku tury użyj pasywnego efektu pierwszej sfery. Ja to muszę zagrać teraz. Kurczę. Czy to zadziała teraz tak jak myślę? To zostanie zagrane 3 razy, czyli 12 sfer będzie chciało przywołać, nie? Dawaj mi to. Mało zdrowia mamy, ale fajnie się gra. Lodowiec, 7 bloków, 2 punkty, ten, 2 sfery. Chyba nie chcę nic stąd. Pomijamy. Tu się trochę wyleczę, nie? Dobra. Transmutacja. W potki pójdę. Nie wiem, czy tego nie brać. Chociaż aktualnie mi nie potrzebuje więcej miejsc na mikstury. To się wydaje też potężne, tak naprawdę, nie? Ale jakoś tak ten. Tak w defensywę bym tutaj poszedł sobie w taką potkę. Może to. Albo to, może lepiej te obrażenia jakieś. Pójdę w te potki, jeszcze kartę jakąś wywalę, na przykład uderzenie. I nara. No i chciałoby się odpocząć, nie? Tym razem wyjątkowo, bo tego zdrowia jednak malutko. W razie czego odpoczniemy. O! Losowo wygenerowało znowu kupca i mnie wyleczyło dzięki temu. No nic nie kupię, bo nie mam złota, chociaż prawie mnie było na coś stać. Ale fajnie, że akurat kupca wygenerowało. Wyleczyłem się za 15. No i teraz spanie już mi się nie opłaca, nie? Bo to. No, to dobra, to się sobie wykujemy coś.
Echo. O, to wtedy nie będzie eteryczne, to nie musiałbym tego. Nie musiałbym tym zaczynać. Ale to. Dobra, tam. To bym chciał, żeby było za darmo. Dobra, Bosior. A to jest ten, co przywoływał miniony, nie? A to wyklucza. No dobra, to wywalę, to wywalę, to wywalę. Dawaj to. W sumie to. Mogę coś fajnego wyszukać od razu na starcie? Biały szum na przykład. Też wolałbym białego szumu użyć później. No, zagrajmy na pewno to, żeby zagrać echo. I teraz. To już w tym momencie nie zadziała, nie? Bo już pierwszą turę jakby rozgrywam, także to dopiero od kolejnej będzie. Czyli tego dwukrotnie nie dostanę, a to jest wykluczone, więc nie chcę tego. Bufor mógłbym w sumie zarzucić, bo to zostaje, nie? Mogę rzucić bufor. Równowagi nie potrzebuję. A to się wykluczy. No to. Ja wiem. Elektrodynamika może od razu. Na niego się może przydać, nie? Jak będą te miniony się pojawiać. Dobra, niech będzie ta elektrodynamika. Zagramy to. Cyk, cyk, cyk. Dobra, coś tu chce pić? Jeszcze nie. Niezbiały szum. Zostanie zagrany dwa razy. Jakieś trochę gorsze te moce mi trafiło. No dobra, ważne, że za frajer. Jest bufor. Pewnie zostaną te dwa obrażenia zablokowane, a nie to. Chociaż cholera wie. Ale nie no, pewnie po kolei będzie, nie? Najpierw to, to, później ono. No niech będzie ten bufor. To można by wyładować sobie dwukrotnie i sobie tu pograć dalej. Tak. Niech będzie, że miniona będę bił. I ogień zaporowy możemy sobie też zrobić. Może być. I może rzucę potką. Niech ten padnie. Wyleczę się przy okazji. A, zapomniałem, że ja mam ten grom odpalony, że te błyskawice przecież wszystkich trafiają, a nie losowo. Pojedynczo, czyli on by zginął tak czy siak. To bym zagrał. Chociaż może nie. Pójdźmy może bardziej defensywnie. I oszczędzanie energii jakieś albo rykoszet. O! Rykoszet. A, no już nie zagram nic. Darzem sobie zagrał rykoszet.
A nie, to najpierw idzie w armor w ogóle, obrażenia idą, a później dopiero się ściąga to, ten bufor. Ile kart mam? To jest chyba max, nie? 10 można mieć maksymalnie w łapie. Mam tu coś do podwojenia? Nie mam. Dobra, ten na pewno padnie. Można by zagrać mrok, niech on już będzie. Równowaga weszła. No nie chcę teraz równowagi żadnej, broń Boże. To nie. To mogę chcieć. Niech będzie to. Jakiś negatywny efekt by chciał. Mógłbym hard odpalić. Tam, dobra. Moja ręka jest pełna, no spoko. Z tego korci przywalić, ale no teraz... Teraz to jest osłabione. Chaos mógłbym dwukrotnie zagrać. Dobra, jak będzie teraz szarpanie. Wyładowywać ciemność? Bym kopię od razu przywołał. Może być. Czy tam mrok, ciemność. No. Gdzieś jeden obrażeń chcę wejść, ale mam tutaj cały czas bufor. Ogień zaporowy. Osłabiony niestety, ale jest. Dajmy wrażliwość. Może być odłamek. Może być ten ogień. I piorun. Dobra, i tak wejdzie ta blokada cała, ten bufor. Będzie wzywał znowu miniony pewnie. Nawałnicę możemy zrobić. No dobra, to niech będzie ta nawałnica. I tyle. A, dwukrotnie została wyładowana. Ale skupienie by się przydało tutaj teraz jeszcze, nie? Są minionki. Dawaj to.
Nie opłaca się chyba mieć takiej drugiej karty, nie? Bo to jest jakby pasywny, permanentny efekt, że grom zadaje obrażenia wszystkim przeciwnikom. Jeżeli ja to odpalę po raz drugi, to mi to chyba nic nie da. Po prostu ten efekt zostanie wywołany i tyle, nie? Więc chyba nie ma sensu. No to zawsze jest użyteczne, ale może te tęcze byśmy zagrali. Zwłaszcza, że ona dwukrotnie może się odpalać, wiadomo, przez echo. To wtedy byśmy sobie 6 sfer przywołali za 2. To może być dobre. Jakieś nowe rzeczy chyba, co niewolniczo obraża. Podczas walki z bossami elitami Sky... Nie, to kojarzę, to coś było. Ale nie brałem tego nigdy. Zyskaj energię na początku każdej tury. Kiedykolwiek otwierasz zwykłą skrzynię, otrzymujesz klątwę, by trzeba skrzyni unikać. Zyskaj energię na początku każdej tury. Nie możesz odpoczywać w obozowiskach. Okej. Zaryzykuję, że nie będę mógł odpoczywać. Pogranicze. Pączki. Czy pączek będzie? Będzie boss z pączkiem. Dobra. To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Także zapraszam do kolejnych materiałów z innych serii na tym kanale. Ja byłem Skowron5. Pozdrawiam i polecam. Na razie.